Dzień dobry, to wasza ukochana Aleksandra Stoska. Dawno mnie nie było, ale jestem. Dobrze mam się, także tak, zaskoczył na śnieg po polu, także fajnie, fajnie. Zapraszam na Instagrama mojego. Wszystko na dole jest w opisie, także nacisnij, wystarczy i was przekieruję. W informacjach też. Jest. Zjadł zadanie pierwsze adwentowe. Wczoraj się adwent zaczął, także... Ale od dzisiaj zaczynam, już jest 9 grudnia, także... Grudnia! Listopada! Dobra. Adwentowe zadanie i ciekawostka. Zadanie. Idźcie na spacer do parku lub lasu. Ciekawostka. Świece i lampiony używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie i radość z bliskiego już przyjścia Chrystusa. Także to. Proszę, jaka piękna karteczka. Tył jest jeszcze piękniejszy. Muszę wam powiedzieć, że przygotowania do świąt już mam, bo świece już mam, stoi, paliłam ją wczoraj i przedwczoraj. Bardzo pięknie pachnie, wtedy jest dużo świątecznych ozdób i tak dalej, dekoracji. Każdy coś sobie tam znajdzie, ale mam jeszcze świeczkę, nie wiem sprzed ilu lat. Znaczy no, z tamtego roku, zwykłą. Ale chodzi mi o... Jak to się nazywa? Nieważne, mam taką dekorację zawsze. No to tyle, co bym się chciała pochwalić. A, jeszcze następnym razem nagramy odcinek, jak reaguje, moją reakcję na to. Od Food by N, Anna Lewandowska, mus owocowy z dodatkiem zbóż, mango, płatki jaglane, wiórki kokosowe, bez dodatku cukru. Zobaczymy, przetestujemy, czy faktycznie jest taki pyszny, fajny i czy jest bez dodatku cukru. Hopsa. Co się mogę wam powiedzieć, żebyście uważali na siebie, zdrowo się odżywiali, bo teraz jest taka pogoda, że niektórzy mogą siedzieć na chacie i cały czas coś jeść, a potem po świętach też się obudzimy i potem będzie nowy rok, Sylwester i potem będą te nasze świetne noworoczne postanowienia, że będę mało jadł, albo będę się odchudzać, będę coś tam, będę biegać, a potem nic z tego nie wychodzi. Także lepiej teraz już zacząć, niż później to odwlekać. No. I pamiętajcie, jeżeli o czymś bardzo marzycie, to potraficie tego dokonać. Także wystarczy tylko pomału to robić i osiągniecie sukces. Także tak. A przypominam, że na 10 tysięcy subskrypcji, tak 10 do 20 osób, najwierniejszych fanów, którzy są od początku tutaj ze mną, muszą się tutaj nieźle spisać, to wtedy się spotkamy. Obiecałam spotkanie, ale i tak będzie. Ale wiecie, nie ma nic za darmo. Trzeba polubić ten kanał, ten filmik, zasubskrybować ten kanał po pierwsze i dać dzwoneczka. I co? Zawsze pod każdym filmem nawet dać jakąś emotkę, żebym wiedziała, że jesteś najwierniejszym fanem. Jak pod największą ilością filmików będzie, załóżmy, dajmy na to, pod każdym filmikiem dasz emotkę słoneczka, no to będę wiedziała, o co chodzi. Umówmy się tak. Albo jakąkolwiek emotkę. Tylko musi być zawsze pod każdym filmikiem ta sama. Albo jakiś komentarz też. Ale ogólnie emota jakaś, którą bardzo lubicie. No, ale jak pod wszystkimi filmikami mi dacie emotkę, jedną pod wszystkimi, no to będę wiedzieć i wtedy ta osoba ma pewność, że się ze mną spotka. Tak. Taka zasada teraz też weszła w życie. Max 20 osób. Jakieś tam inne, takie jak robili to meetupy i tak dalej, to może kiedyś, ale to może, nie wiem. W ogóle ostatnio dużo się dzieje. Więcej w pracy jestem sama, ale to nieważne. W ogóle to wam się dzieje, nie pytajcie. Nie chcę o tym gadać.
Dzisiaj mam na drugą, druga rano, siódma na rano, czwarta jak mam wolne. Jadę na 11 do Róży. Diamentowe nożyczki, Wrocławska 6C bodajże to było. Na Instagramie macie tam zdjęcie z wizytówką. No, także będzie duża zmiana u mnie. Masz duża. Swędzi mi łeb. Bo wczoraj byłam takim specjalnym, no niby na łupież, ale ja łupieżu nie mam. Tylko mnie po prostu swędzi, bo ja mam po prostu tu tą skórę w ogóle, bo właśnie mam też coś tam. Ten aparat mnie też denerwuje i już jeszcze trochę będę go ściągać w styczniu. Którego nie mam pojęcia, teraz w czwartek się dowiem. No, także tak jeszcze rola. Roraty się zaczęły, także no. Z tym spacerkiem do parku lub do lasu dzisiaj nie wyjdzie, no bo na 14 mam do pracy, także no, fajnie. To może bardziej jutro. A i dzisiaj się kończy katalog na Oriflame, więc no. Jutro będzie najnowszy ze świątecznymi zapachami i tak dalej, prezentowymi, dorybkami i... Widziałam już wczoraj przedpremierowo już ten na internecie jest, na Oriflame. Także jeszcze nie dało się nic zamawiać, ale... no. Dzisiaj przyjdzie mi paczka z tego, co jest jeszcze dzisiaj w katalogu, więc no... Jutro po pracy ją odbiorę, po 14 kończę, to będę o 15 w domu, bo tyle jadę z tej Karolinki tutaj. Jest prawie 11, idę się szykować do roboty. Co, 10-11 mam z BHP egzaminy. Jestem przygotowana na spontanien, chyba do tego podejdę po prostu i już. No przecież chodzę na te zajęcia, więc... Więc się zobaczy. Lombard oglądam. Mój tato poszedł na spacer z rana teraz. No nie takiego rana, nie? Zaraz południe. Ale to taka pogoda jest, że nie wiadomo, która to godzina. Mam nadzieję, że was też śniegu napadało. Jak nie, no, że u was napada. No, w ogóle tu dzieci wczoraj lepiły bałwany, cieszyły się tym. Bardzo dużo osób było na Górce Śmierci. No. Ta górka ma dwie nazwy. Górka Śmieci i Górka Śmierci. I teraz nie wiem, która jest właściwa. Śmierci, bo może ktoś się tam zrobił, a śmieci, że dużo śmieci jest, bo jest czasem naprawdę wakacje. No nie mam tak bardzo sporo, że cała jest zawalona, no ale... No. By moje włosy poprawić. Miała powiedzieć, co jest u mnie najlepszego w ciele, to to, że mam fajne włosy. Kiedyś miałam fajniejsze, nie wiem czemu. Ale teraz jeszcze miałam fajniejsze zęby. A jeszcze kiedyś bardzo lubiłam swoje oczy i dalej je lubię, bo mam bardzo ładne niebieskie. Także tak, to są dwie rzeczy, które bardzo lubię w sobie, z wyglądu. No i też ostatnio polubiłam w ogóle całą siebie, bo stwierdziłam, że nie ma co się katować dietami, ćwiczeniami, skoro no, no przynosi to efekty, ale ja w pracy bardzo też dużo podnoszę bardzo ciężkich kartonów i tak dalej, tego wszystkiego mrożonego. No, także stwierdziłam wtedy, że zrezygnuję z siłowni na razie, a w następnym roku zacznę, ale może w lutym, marcu się zapiszę i będę chodzić przynajmniej 3 razy w tygodniu. No. I będę bardziej taka... Ale inna już, bo chcę zmienić profesję, chcę zmienić branżę, bo teraz pracuję ogólnie w sklepie. Albo w Carrefourze, albo na Karnicy Foszą, ale chcę ogólnie pracować jako przedszkolanka, nie wiem czy wiecie. Też chciałam kiedyś pracować u Magdaleny Gessler, Magdy Gessler, ale wątpię, żeby mnie przyjęła tak o po prostu. No też... Też nie wiem, czy...
to by wyszło. Chociaż można by było spróbować. A czemu nie? Pojadę i spróbuję. No. Dobra. No to takie plany. I teraz codziennie będę brać karteczki te moje z zadaniami, ciekawostkami i będę wam je czytać. Codziennie filmiki będą trwały maksymalnie do 10 minut, także zapraszam, codziennie tu jestem. Nie wiem przez ile dni. Niespodzianka. Także do zobaczenia jutro, kochani moi, we wtorek. Uważajcie na siebie, dajcie subskrypcję, lajkacza i dzwoneczka. No, także tak, i piszcie komentarze i dawajcie te emoteczki. No, także tak. A jakby ktoś chciał się spotkać na łyżwy, do kina, gdziekolwiek coś pójść ponagrywać, ja jestem bardzo chętna. Można do mnie pisać. Ci, co mają do mnie numer telefonu, do niej dzwonią, piszą SA i tak dalej, to się zgadamy. I tak dalej, i tak dalej. Z wieloma osobami dawno cię nie widziałam, więc jak mnie oglądają, to ci przypominam, że dawno nie widzieliśmy i że warto by było to chyba nadrobić. A jak ktoś mnie nie zna, a chce mnie poznać, to zapraszam, chętnie się poznam. No, na żadne randki nie chodzę, tylko z Oskarem jedynie co. No, żebyście wiedzieli, panowie i panie. Bo to różnie teraz bywa. Także tak, jak coś, to piszcie. Jestem otwarta na propozycje. Tylko nie na wszystkie propozycje. Okej? Okay? Wiecie, o co chodzi. No. A już wydam, bym poszła, bo w tamtym roku byłam, czy nie byłam, nie pamiętam. Dobra, bo długi będzie filmik, także nie przedłużam. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Do jutra!